normalnie naturalne ASMR. Lodowiec. To nie jest śnieg. Oczywiście tam w niektórych miejscach na lodowcu leży śnieg, ale ogólnie to tutaj widać. Nie wiem, czy na kamerze widać. Widać po prostu kolor nawet jest inny. Przed samochód poszedł. Mhm. Dobra, chodzi na drugą stronę. Gdzie tu są te... Co? Flashery, żeby... Żeby ludzie... Wow. Teraz na autostradzie, z której widać ponad 100 lodowców, ale kamperów jeden za drugim. Nawet droga nazywa się Icefield Parkway.
Saskatchewan Crossing jest za 1 km. Jest taki zajazd. Nazywa się Saskatchewan Crossing. O wow, nawet nie wiedziałem, ktoś w tym samochodzie jest. Rozjechaliby mnie. Ale popcornem. Pachnie. Wow. Jak w każdym gift shop. Mydło i powidło. Mydło i powidło. Przed chwilą widzieliśmy niedźwiedzia. Jak sobie highwayem poginał. Lake Louis. Byliśmy tutaj kiedyś w sierpniu. W ogóle śniegu nie było. Teraz jesteśmy już w parku Banff i to jest najbardziej, przynajmniej jedno z najbardziej popularnych miejsc, Lake Louis. I tam w tle widać Fairmont Hotel. Było ostrzeżenie, żeby uważać na grizzly bears, na niedźwiedzie grizzly. Tam w kanu albo na kajakach ludzie poginają. Tam w oddali widać na kanu. Okej, to już jest późno i już jest troszeczkę mało tutaj ludzi o tej porze. Dlatego idę stąd, bo nie chcę spotkać niedźwiedzia tutaj. Zauważyłem, że dużo ludzi nosi gdzieś przymocowane do kurtki albo do plecaka dzwoneczki, żeby odstraszały. Może nawet nie to, że odstraszały niedźwiedzie, ale jak niedźwiedź słyszy jakiś dźwięk, to raczej będzie się trzymał z daleka. Bo najczęściej to jest tak, że normalnie się idzie i niedźwiedź tak naprawdę nie jest za bardzo, jak to powiedzieć, aware, że wpadnie na człowieka, a człowiek nie jest za bardzo aware, że wpadnie zaraz na niedźwiedzia. No i jest taka sytuacja, że człowiek zazwyczaj w panikę wpada i ucieka, ale to, co się nauczyłem w Yellowstone, to jest to, żeby nigdy nie uciekać, bo wtedy jest bardziej pewne, że praktycznie na 100%, że w niedźwiedziu się obudzi instynkt myśliwego i zacznie gonić uciekającą osobę. Najlepiej, jak się spotkają niedźwiedzia, to wycofywać się w ten sposób, tak jak ja teraz. Żeby mieć niedźwiedzia przed oczami i do tyłu. I jak można, to żeby znaleźć jak najwyższy punkt, żeby wyglądać na większego niż w rzeczywistości się jest. Bo niedźwiedź nie będzie chciał jakiegoś spotkania z większym od siebie. Właśnie mi teraz jeden człowiek powiedział, że rozmawiał z innymi ludźmi, którzy widzieli niedźwiedzie i o tej porze schodzą tutaj. Ja sobie, taka czysta woda, ja sobie buty odmyć. Teraz sobie odmyję.